Krytyka Barbary Nowak. Rzecznik Rządu zabrał głos Piotr Müller. Komunikowanie się, kurator Barbary Nowak, oceniam bardzo krytycznie. Rzecznik Rządu Piotr Müller skomentował wpis kurator małopolskiej Barbary Nowak. Nie jestem fanem języka, który budzi emocje, powiedział. Dodał, że jest bardzo krytyczny wobec tego, w jaki sposób pani kurator komunikuje się. Rzecznik poinformował, że rozpoczęto pracę nad projektem nowelizacji i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, komentując sytuację w DPS się w Jordanowie oceniła w piątek, że zbyt łatwo oferuje się wyroki jeszcze przed uzyskaniem pełnej wiedzy o faktach. Dodała, że uczniowie z DPS w szkole nie wykazywali lęku, czy negatywnych emocji. Dzieci o specjalnych potrzebach z DPS nie potrafią zakłamywać emocji. Słowa kurator skomentował w programie, tweet, wirtualnej polski rzecznik rządu. Nie wiem, czy pani kurator ma jakiekolwiek dodatkowe informacje. Ja nie mam takich informacji jak pani kurator, stwierdził Piotr Muller. Przyznał, że nie rozumie tego wpisu, ale też nie ma większej wiedzy, na jakiej podstawie pani kurator tego typu wpis stworzyła. Jestem bardzo krytyczny wobec tego, w jaki sposób pani kurator komunikuje się, bo nieraz się tłumaczy z tego powodu. Dwuznaczności są niepotrzebne. Nie jestem fanem języka, który budzi emocje, powiedział Muller. Wyniki kontroli w DPS możliwe w tym miesiącu rzecznik rządu poinformował, że trwają prace nad projektem nowelizacji i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od samego początku idziemy w kierunku tego, by unikać instytucjonalnych form pieczy zastępczej czy opieki nad dziećmi, wskazał Muller. Podkreślił też, że projektowane zmiany zakładają stopniowe odchodzenie od instytucjonalnych form, przewiduje m.in. zakaz tworzenia nowych domów dziecka i wzrost minimalnego wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych. Dopytany, kiedy poznamy wyniki kontroli w DPS i w Jordanowie, odpowiedział, że jest to możliwe jeszcze w tym miesiącu. Placówkę w Jordanowie będzie prowadził samorząd zdjęcia i nagrania z tego, co działo się w jordanowskim DPS-u jawniła Wirtualna Polska. Zakonnice i pracownicy DPS u mieli wiązać niepełnosprawnych podopiecznych do łóżek, zamykać w czatce, bić i zwracać się do nich wulgarnie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Suchej Beskidzkiej. Zarzuty usłyszała już siostra Alberta oraz jej przełożona, dyrektorka Jordanowskiego DPS-u siostra Bronisława. Doniesieniami o dramacie podopiecznych DPS pod Krakowem zajął się między innymi. Rzecznik praw obywatelskich, a minister rodziny Marlena Maląg zwróciła się do wojewodów z prośbą o przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych w nadzorowanych przez nich DPS-ach i placówkach całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i osobami w podeszłym wieku. Rada Generalna Zgromadzenia Sióstr Prezentek zgodziła się, żeby DPS w Jordanowie, w którym miało dochodzić do znęcania się nad niepełnosprawnymi podopiecznymi przez prowadzące placówkę zakonnice, był prowadzony przez powiat przekazał Urząd Wojewody Małopolskiego.